Kolos na glinianych nogach. Tak metaforycznie można ująć krytykę starej kopalni, którą na forach publikują mieszkańcy. A to właśnie glina i ceramika przyciąga do tego miejsca najwięcej odwiedzających i to najczęściej ludzi spoza Wałbrzycha. I to było widać podczas walentynek. Na specjalne warsztaty dla zakochanych pary, które spotkaliśmy, przyjechały co prawda z miejscowości położonych niedaleko Wałbrzycha, ze Świdnicy i Świebodzic, ale w tym dniu było ich tutaj najwięcej, bo było ciekawiej przede wszystkim inaczej niż gdziekolwiek indziej. Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że jak już coś wyjdzie, to będzie bardzo konkretne. Marzy mi się dzbanek. Tak. Mówi Maciek zapytany, jak w artystycznej formie można oddać miłość. To byłoby to coś, co potrafię zrobić. Jajecznica, myślę. Z cebulką podsmażana, z boczusiem. Jeśli chodzi o glinę... Gdybym chciał oddać istotę miłości gliną. W tym miejscu musi się zastanowić, może dlatego, że obok siedzi jego dziewczyna. Pomyślałbym o jakimś wspólnym działaniu z drugą osobą, niekoniecznie zmierzającą do jakiegoś konkretnego celu, ale ważne, że wspólnym zmaganiem. O, może tak. I mam nadzieję, że razem będziemy się tutaj wspólnie zmagać, żeby otrzymać jakikolwiek kształt. I myślę, że naprawdę, nawet jeżeli będzie krzywy i fajtłapowaty, to i tak będziemy szczęśliwi, że zrobiliśmy to razem. Glinę, dopóki jest miękka, można dowolnie kształtować, prawie jak miłość. Wypracowaną formę, żeby na trwałe zachować, trzeba następnie porządnie wypalić. Też tak jak miłość, choć wypalanie można różnie tłumaczyć. Na pewno trzeba palić w dużej temperaturze, bardzo wysokiej, żeby się utrwaliło porządnie i na długo. I żeby potem wsadzając ponownie do pieca, żeby nie pękło. I żeby można było w tym pyszne zapiekanki robić ziemniaczane. Jak widać, miłość w zestawieniu z garncarstwem może dać ciekawe efekty. Wspólne działanie na cztery ręce to nie tylko relaks i czysta przyjemność. To również refleksja nad sobą i praca nad wyobraźnią. Miłe wrażenia, bo samo lepienie jest takie odprężające i relaksujące. Także bardzo miłe. Pani przyjechała do starej kopalni wraz z córką. Dzisiaj lepi osłonkę na doniczkę i to jest jej pierwszy raz. Ale jej córka Kasia już kiedyś rzeźbiła. 2 lata temu jeździłyśmy na warsztaty do Bolesławca, na właśnie ceramiczne i bardzo nam się to spodobało. I teraz jesteśmy też bardzo zadowolone, że coś takiego umożliwili nam w Wałbrzychu, bo jesteśmy ze Świebodzic, więc jest kawałek troszeczkę do Bolesławca. To znaczy wtedy akurat bardziej córcia lepiła niż ja. Ja tylko przy okazji tam może coś dolepiłam, ale... Ja robię pingwinkę. Oj, nie wiem, może z 15 minut, 20? No tak, bo już kończę. Z gliny, jak się okazuje, można wyczarować małe cuda. Można pofantazjować, pobawić się z marzeniami, odnaleźć kawałek siebie i sprawić komuś jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny prezent. 2,5 godziny było tego. Bardzo pracochłonny, chcę, żeby każdy szczegół był idealnie dopracowany, żeby mama była zadowolona. W ramach przeprosin, tak, ostatnio. To, tak. Takie zadośćuczynienie może. Wbrew pozorom ta prosta forma wymaga wiele wysiłku. Złożona z wielu warstw glinianych pasków, podcinanych, wyrównywanych, przykładanych i skrobanych, oddaje charakter i materiału, i też człowieka. To będzie zamek, który stoi na śpiącym smoku. Ale jest smoka na razie nie ma. Dlaczego smok? Nie wiem, takie natchnienie akurat. Pierwszy raz. Nie, drugi raz. Jeszcze wczoraj pracowałam. Jak ci się podoba? Jakie są wrażenia? Bardzo mi się podoba i fajnie, że jest takie miejsce w Wałbrzychu, że można sobie porzeźbić. Masz zamiar przychodzić częściej? Mam zamiar jeszcze przychodzić. Natalia pojawi się tu jeszcze nie raz. W przyszłości chce zdawać na Akademię Sztuk Pięknych. A malkontentów zapraszamy na chwilę wytchnienia. Od siebie.